No, a ojciec sobie później kupił Zetora Supra w Słowie od takiego pana Kalicińskiego i też taki w sumie do remontu. No, pojechaliśmy, trochę się napalił na tego Supra, no ale pali, pali, no wiadomo, jakoś tam dojechał na kołach do Świerzowa. No i też zaczął się z powrotem taki sam remont jak z Zetorkiem 25. Do dyrektora pismo, nie ma sprawy robić tam w ramach luzu jakiegoś, nie? No to tam chłopaki mi zrobili blacharkę, wyklepali, wyprostowali, wypiaskowali oczywiście w podkład. No i słynny lakiernik z pomu Harmonia znowu pomalował na ten sam kolor w sumie co był Zetor 25A, jasno-niebieski. No, tam jest nawet jeszcze gdzieś zdjęcie mam, jak ojciec stoi przed tym Suprem ze szwagrem. No, ucieszony, bo to wyremontowane. Ja te szablony takie porobiłem, chociaż te szablony to w różnych miejscach były namalowane. Zamiast tablicy rejestracyjnej na dole, tam z boku, jeszcze z tyłu, gdzie tylko mogłem, to tam tę harmonię kazałem to malować. No, co tam jeszcze? Aha, w ten czas był problem, w ten czas z pomalowaniem korpusu. Bo coś nie mogłem go na kołach postawić, bo tam z braku opon było. Ale doradzili mi, żebym butlę tlenową wziął i butlą tlenową malował. No i faktycznie tak zrobiłem. Przywiozłem chyba dwie butle, przewód, pistolet. To co to ja nie pomaluję? No faktycznie malowałem, ale jaki to był nalot. Jedna rosa była po prostu na tym świeżym lakierze. A jeszcze lakier był piecowy. Po tygodniu czasu niby na słońcu ciągle się kleił. A ojciec mówi, a to może być, bo to jest traktor w sumie. No ale jakoś tak dosech. Z mechanicznych spraw wymieniłem wtryskiwacze nie suprowskie, a od 350 wtryskiwaczy, od 40, nie? Pompa wtryskowa od 40. Zwrotnicę mi Józiu, taki tokarz, Józiu Szatan, świętej pamięci tokarz, fajny tokarz, jeden z lepszych kumpli, wytoczył mi zwrotnicę. I ta zwrotnica była tak, osi przedniej, ona była tak montowana jak w 40, w 50 czy w 60. Na cztery śruby ten szop był przykręcany na dole. No, bo piasta była w ten czas od ostrówka i przednie koła były od ostrówka. Już ten balon mieli powiększony. Tylne zawieszenie, trzypunktowe zawieszenie narzędzi było już założone od 40. Nowe, też kupione w pomie. Błotniki, wiadomo, rdza. No to trzeba było wyciąć, zostawić taką podstawę tych zbiorników i przykręcić błotniki tylne od 60. No co tam jeszcze mogłoby być? To wszystko było poprzerabiane. No i ten super sprawował się pięknie. W sumie. Kabina była zdezelowana, ale później myśmy tą kabinę zdemontowali i ojciec jeździł bez kabiny. Obciążniki też myśmy nie zakładali. W późniejszych latach ojciec to gdzieś te obciążniki wywiózł na złom po prostu, co dzisiaj jest w sumie jako część wyposażenie deficytowe w sumie, nie? No, i instalację elektryczną się zrobiło, też wiadomo, że elektryk z POM-u mi to zrobił, też już nie żyje. Włodek Kuraszyk,